Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek o wotum nieufności dla minister klimatu z Polski 2050. Jeszcze zanim Paulina Henik-Kloska trafiła do resortu klimatu, światło dzienne ujrzał projekt ustawy wiatrakowej. Polityk Polski 2050 stała się jego twarzą, ale krytyka, z jaką spotkały się zgłoszone przez nią regulacje, ostatecznie zmusiła koalicyjną większość do zrobienia kroku wstecz. Minęło kilka miesięcy i na razie nie słychać, by projekt ponownie trafił pod obrady. Paulina Henik-Kloska zdążyła zostać ministrem klimatu, a to jej resort. Odpowiada za to, co stanie się z cenami prądu w drugim półroczu. Politycy PiS-u nie chcą czekać i żądają dymisji. Na dzień dzisiejszy mamy podwyżkę cen paliw. Jest podwyżka? Jest podwyżka. Cena żywności? Podwyżka. Ceny energii? Podwyżka. Ceny wody? Podwyżka. Ceny gazu? Podwyżka. Z ust posła Waldemara Budy padła zapowiedź wniosku o wotum nieufności. Większość tych rzeczy odpowiada pani Henik-Kloska. W dyskusję z politykiem PiS-u wdał się Mirosław Suchoń z Polski 2050. Ten obóz polityczny po mojej prawej stronie to eksperci od drożyzny. Tutaj padały hasła o aferach, wysokiej inflacji, ale wątpliwości można mieć co do tego, co chciał powiedzieć polityk, gdy wskazał na spadek inflacji dziś, bo trudno to postrzegać jako zasługę rządzącej koalicji. Dzisiaj inflacja poniżej 3%, rosnące wynagrodzenia. Poseł PiS-u w odpowiedzi wyliczał programy społeczne swojej partii. Jak to możliwe, że tak kradliśmy, a się okazuje, że na nic dzisiaj nie starcza? To kto kradnie? W medialnych spekulacjach pojawiał się scenariusz, że minister klimatu może zostać odwołana przy okazji rekonstrukcji zapowiedzianej przez premiera.